Karino, jesteśmy na uroczystej gali z okazji premiery właśnie tego kalendarza. Powiedz, co ty masz wspólnego właśnie z daną imprezą i z danym kalendarzem? W tym roku pierwszy raz ufundowałam jako firma Mio Lusso marynarki, komplety na licytację, które będzie właśnie zlicytowane podczas premiery Kalendarza Gwiazd. Czyli tak naprawdę to co ty masz właśnie dzisiaj na sobie, to jest twoja firma. Dokładnie, to co mam na sobie, cały garnitur. Firma Mio Lusso, 60% przynajmniej naturalne tkaniny sprowadzone z Włoch. Guziki, wszystkie dodatki, bo stawiam głównie na najlepsze marki, jeśli chodzi o dodatki, tkaniny, najlepsze jakościowo, wizualnie. Na Włosi niestety przodują w tym. Dlaczego warto pomagać takim stowarzyszeniom, tak jak dzisiaj Stowarzyszenie SOS, Wioski Dziecięce w tym przypadku, dlaczego warto pomagać dzieciom? Uważam, że każda inicjatywa, która wiąże się z pomaganiem komukolwiek, czy dzieciom, czy osobom starszym, jest bardzo ważna i uważam, że każda osoba powinna angażować się chociaż w najmniejszym stopniu w pomaganie drugiej osobie. A jeżeli jeszcze jest to pomaganie dzieciom, uważam, że to jest najlepsza z możliwych rzeczy, którą można podarować drugiej osobie, no szczególnie tak małym istotom, jak są dzieci. Jakie masz plany zawodowe oraz jakie są plany zawodowe twojej firmy na rok 2022? Plany zawodowe. W tym roku uzyskaliśmy tytuł Kobieca Marka Roku, więc myślę, że na pewno rozwój firmy, może otwarcie jakichś butików w Warszawie, w Poznaniu. No zobaczymy. Na razie na pewno skupiam się na stworzeniu nowych modeli, promocji marki, bo to jest, no nie ukrywajmy, w świecie mody dość istotna kwestia, szczególnie dla firm, które zaczynają na swoim rynku. No i zobaczymy, co czas pokaże. I teraz sobie powiem pytanie poza kamerą, jak się podpisać, imię, nazwisko i nazwa firmy. Karolina Kaźmierska, Mio Lusso.